Serial dokumentalny Rolnicy Podlasie od wielu lat zdobywa dużą popularność wśród widowni, co bezpośrednio wpływa na rosnącą sławę jego uczestników. Wśród nich wyróżnia się Andrzej Splutycz, którego obecność w sieci przyciąga znaczną liczbę odsłon. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy ostatnio znany rolnik zrezygnował z dalszej działalności. Wszystko wskazuje na pewien konkretny detal. Program Rolnicy Podlasie z Andrzejem Splutycz na czele staje się coraz bardziej znaczącym elementem internetowego pejzażu. W Polsce funkcjonuje wiele programów telewizyjnych, które skupiają się na życiu polskiej wsi, takich jak Rolnik Szuka Żony czy właśnie Rolnicy Podlasie. Ta ostatnia produkcja przez lata wywołuje silne emocje zarówno wśród telewidzów, jak i użytkowników internetu. Serial daje możliwość śledzenia codziennego życia rolników rezydujących na Podlasiu, a Andrzej Splutycz zyskał przez ostatnie lata szerokie grono oddanych fanów, jak i krytyków. Dyskusje na jego temat są żywe w sieci z wielu powodów. Niektórzy internauci zarzucają mu brak umiejętności w zarządzaniu gospodarstwem, wskazując na bałagan panujący na jego podwórku oraz brak znajomości obsługi sprzętu rolniczego. Co więcej, Andrzej Splutycz zdaje się zaniedbywać swoją obecność w mediach społecznościowych. Widzowie Rolnicy Podlasie nie szczędzą mu uwag i często wytykają mu brak konsekwencji w dotrzymywaniu własnych obietnic. Mimo to Andrzej regularnie publikuje filmy na swoim kanale na YouTube, choć jego aktywność na Facebooku, gdzie współdzieli profil Gienek i Andrzej, od 9 lutego wydaje się ustąpić miejsca ciszy. Brak nowych postów od tego czasu może sugerować, że rolnik poddał się i nie ma czasu na tworzenie nowych treści dla swoich obserwujących, być może z powodu licznych obowiązków. Nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną tej sytuacji, ale z pewnością jego fani wyczekują kolejnych aktualizacji na fanpage'u.